Proszę pana, ja myślę, że okazja czyni złodzieja i ponieważ nie ma kary w Polsce na zdrajców stanu, niewątpliwie zarobić można sporo, natomiast maksymalna kara to są jakieś tam lata więzienia. Ponieważ nie ma kary głównej w kodeksie dla zdrajców stanu, no to tworzy się popyt na zdradę, prawda? Okazja czyni złodzieja, ponieważ to jest faktycznie bezkarne. To jest faktycznie bezkarne, ponieważ nasi mężowie i żony stanu nie boją się publicznie kwestionować sensu istnienia niepodległego państwa polskiego. Sam słyszałem wypowiedzi pracowników kancelarii aktualnego prezydenta post-PRL-u, pana Henryka Wójca, pana Jana Lityńskiego, wypowiedzi, w których w bardzo inteligentny sposób zmiękczali oni kontur znaczeniowy słowa suwerenność, prawda? No, nie stanęli przed sądem żadnym, to znaczy, że tak wolno, prawda? Minister urzędujący spraw zagranicznych wzywał obce mocarstwo do tego, żeby wzięło rządy nad Polakami już bez ogródek, prawda? Pan Sikorski wezwał rząd niemiecki do tego, żeby wziął za nas odpowiedzialność. No i nie został pan Sikorski za to rozstrzelany, ani nie gnije w żadnym więzieniu. No to hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? Teraz skąd te elity się biorą? No proszę pana, są właśnie, to i owo jest odnotowane. To i owo jest odnotowane w historii. Zostały właśnie opublikowane te raporty ambasadora Imperium Amerykańskiego w Warszawie, tego samego ambasadora, który uczył posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, jak mają, na zapałkach ich uczył, jak mają głosować, żeby wybrać Jaruzelskiego. Nieznacznie, ale żeby go wybrać na prezydenta PRL-u. I ten sam pan ambasador właśnie pisze, układ Jaruzelski-Geremek. No czyli skąd te elity? No właśnie jedni delegowali tutaj swoich i drudzy delegowali swoich. Mamy w Polsce rządy agentury ruskiej, pruskiej, amerykańskiej, izraelskiej. To ostatnie właśnie nie jest, prawda, żadną hipotezą, tylko jest twardym faktem historycznym. Poza pewną, jakby to powiedzieć, tradycyjnie silną obecnością i silnym zainteresowaniem służb izraelskich, właśnie wynikającym z tradycji, z historii, zainteresowaniem naszym terytorium, no to na dodatek właśnie mieliśmy tutaj jeszcze dofinansowanie rozwijania siatek izraelskich na terenie PRL-u przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na polecenie szefa CIA Billa Casey i prezydenta Reagana w ramach wojny z Imperium Zła, prawda? No w latach 80. za amerykańskie pieniądze te siatki zostały dodatkowo doinwestowane, zostały rozbudowane. To przecież się nie skończyło, to się nie rozwiało w powietrzu. Ambasador Niemiec, urzędujący w Warszawie od 2 lat już, jego poprzednia robota to było wiceszefostwo służby wywiadu niemieckiego, prawda? Wiceszef bezpieki zagranicznej niemieckiej jest u nas za ambasadora. To jakby to powiedzieć, jest to mało subtelne, ale jak się o tym przeczyta, to przynajmniej to jest komunikatywne. Kto nami rządzi? Poza tym, proszę pana, rządzą nami ludzie, którzy zawdzięczają kariery, czy start do kariery temu, że mieli jakiś punkt oparcia jeszcze stworzony przez samego Józefa Stalina, prawda? Polska Akademia Nauk,
taki kołchoz dla naukowców stalinowski. To jest tylko przykład. To jest tylko przykład. Całe polskie post-PRL-owskie życie i polityczne, i kulturalne, i bardzo to jest przykro powiedzieć, także życie religijne jest w dużej mierze poddane rygorom, które zostały ustanowione jeszcze za Józefa Stalina, prawda? To ma wyraz instytucjonalny, tak jak właśnie na przykład wspomniany PAN, jak organizacja w ogóle polskiego życia naukowego i kulturalnego, taka kołchozowa, ale oczywiście ma to także wyraz personalny, to znaczy właśnie po pierwsze agentury rozmaitych służb, a po drugie dziedziczenie, tradycje rodzinne, prawda, sądy w Polsce, no to tak jak przecież to zresztą naturalne, że sędzia rodzi sędziego, tak, szewc rodzi szewca, no i w związku z tym jest zupełnie naturalne dla tych sędziów, że trzeba przez telefon dowiedzieć się od władzy, czy spowalniamy, czy przyspieszamy, prawda, i tak działa wymiar niesprawiedliwości w post-PRL-u. Stąd są nasze elity. No i co? No nie ma rady właśnie. Kościół, szkoła, strzelnica, ten cykl produkcyjny może dopiero wyprodukować nowe elity. Tylko że uwaga, że mylne byłoby takie mniemanie, że powstaną, ukształtują się te nowe elity przez przechwycenie przyczółków, które dzisiaj są zajęte przez zdrajców i sprzedawczyków, łajdaków albo ludzi w każdym razie obojętnych, tak, indyferentnych wobec polskości. Takie myślenie, że to my przechwycimy tamte przyczółki, że my właśnie się napniemy, przegłosujemy i tamtych wyeliminujemy i sami będziemy mądrze, patriotycznie i pobożnie rządzić, to jest moim zdaniem ślepa ulica. To trzeba wyjść z tego paradygmatu i trzeba z niego wyjść właśnie budując nową Polskę, budując, ale od podstaw, tak? Proszę pana, zacząć trzeba kościół, szkoła, strzelnica, a żeby było jedno, drugie i trzecie, to muszą być polskie pieniądze. Muszą być polskie pieniądze niewyżebrane, nie uzyskane z dotacji jakichś właśnie z programów międzynarodowych, dlatego że kto płaci, ten wymaga. Jeżeli my chcemy sobie Polskę zafundować, czy liczymy na to, że nam ktoś ją zafunduje jakimiś dotacjami, no to proszę państwa, właśnie widać. No myśleliśmy, że będziemy mieli za darmo autostrady, tak? No płacą i wymagają. Nastawiali nam tych niemieckich wiatraków na przykład, to jest śmieszny taki szczegół. Wiecie państwo, te elektrownie wiatrowe, które oczywiście tyle kosztują, że się to nigdy w normalnych warunkach nie może zwrócić. To się zwraca tylko wtedy, jak jest stworzona sztuczna koniunktura przez system dotacji. Prawda? No ale produkuje te wiatraki pewna niemiecka firma, no więc my je kupujemy i to jest, no więc nie można mieć, jak się okazuje się, bo może się łudziliśmy jakiś czas temu, okazuje się, że nie można mieć Polski w prezencie ani za darmo. Nie można, tylko trzeba sobie Polskę samemu zafundować, trzeba ją samemu zrobić, prawda? Proszę pana, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Pierwsza rzecz, że to jest, i to jest dobra wiadomość, że to jest najmniej kosztowna inwestycja. To najmniej, niech pan pomyśli, ile kosztuje wystawienie kościoła, ile kosztuje utrzymanie szkoły, bo przecież tam trzeba spełnić teraz te wszystkie normy europejskie, prawda? A strzelnica to może być z nieheblowanych desek. Proszę pana, to może być z nieheblowanych desek, trzeba to, no, żeby się na głowę nie zawaliło i tam się spotykajmy. I teraz proszę państwa, upatrzcie sobie jakieś miejsce w kraju, najlepiej niech to będzie jakaś parafia, znana wam. Nie jakoś w ogóle, tak? Nie jakoś w ogóle na wiwat i żeby nam się, żeby było lepiej. Tylko znajdźcie sobie jakieś konkretne miejsce.
Miejcie jakiegoś konkretnego księdza proboszcza i jakąś silną grupą pod wezwaniem, która już szkołę zrobiła. I przy tej szkole zafundujcie strzelnicę, tak? Proszę państwa, 100 lat minie niedługo, jak z tych okolic 20 tysięcy Polaków się zebrało do Armii Błękitnej, prawda? I tutaj niedaleko, pokazali mi dzisiaj rano rodzice po drodze do Toronto, zjechaliśmy tam do Niagara on the Lake i pierwszy raz widziałem ten cmentarzyk tych chłopaków, którzy tam umarli. Nie w boju zginęli, tylko na epidemia grypy ich tutaj powaliła, prawda? No ale umarli, dla Polski umarli, bo przyszli tutaj do tego obozu, żeby się szkolić. Wiadomo, że potem niestety Józef Piłsudski w dużej mierze zmarnował ten wysiłek ogromny, ale to było imponujące, bo stąd ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady razem to było ponad 20 tysięcy Polaków, a potem we Francji, także i z innych stron świata, razem się zebrało w tej armii, na czele której Komitet Narodowy postawił generała Hallera, tam się zebrało 80 tysięcy Polaków, tak? I teraz chwała Bogu, nie ma wojny. Nie ma wojny na razie jeszcze. Nie chodzi o to, żeby oddać życie czy na grypę, czy na w jakichś okopach. Natomiast jeżeli państwo czujecie wolę Bożą, no to wystawcie gdzieś te strzelnice. Niech tam będzie napisane, że to jest wasza fundacja, tak? Czemu nie? Niech rozkwitnie 1000 takich strzelnic w Polsce, powtórzę, jako ośrodków życia kulturalnego i patriotycznego. W niedzielę po sumie, zamiast do galerii handlowej, namówcie na to krewnych i znajomych i bliskich, zamiast do galerii handlowej, proszę wnuczka, wnuczkę za rękę i babcia niech kupi kartonik amunicji i wystrzelajmy to sobie wspólnie. Wystrzelajmy to. Tak. Wie pan, ostrożnie, bo czemu jeszcze to ma służyć, proszę państwa? W tej szkole takiej innej, prywatnej, w takim gimnazjum społecznym w Ostrołęce założyli gimnazjum klasyczne i uczą tam języków klasycznych. Nie kazał im, żaden minister z Warszawy im tego nie kazał robić. Tylko po prostu poszli po rozum do głowy, że to jest naprawdę dobra rzecz. Ale oprócz języków klasycznych wprowadzili też naukę kaligrafii. I co się stało? Okazało się, że od kiedy dzieci się uczą kaligrafii, to są też lepsze z matematyki, tak? Bo się lepiej skupiają, po prostu lepiej się skupiają. Więc patrzcie państwo na tę naukę strzelania i obchodzenia się z bronią palną jako na taką kaligrafię patriotyczną, tak? Trzeba się zacząć koncentrować. Proszę pani, dlatego powiedziałem, strzelnica to jest numer 3. Wcześniej jest kościół, szkoła, strzelnica. I teraz, jeśli to wszystko będzie po kolei, no to proszę pani, takich nauczycieli pani po prostu w swojej szkole nie zatrudni, tak? Takich nauczycieli pani w swojej szkole nie zatrudni, co będą mieli takie głupie uwagi, to pani po prostu ich na następny sezon pani z nimi nie podpisze umowy w tej szkole, która będzie pod pani kierownictwem. To jest zupełnie prosta sprawa. Można mieć takie problemy tylko wtedy, kiedy to władza ludowa urządza szkołę dla wszystkich dzieci i my oddajemy dziecko na naukę do Lewiatana. Natomiast jeżeli my tym kierujemy, prawda? Proszę państwa, nie oszukujmy się. Szkolnictwo w paradygmacie Komisji Edukacji Narodowej to jest masoneria dla nieletnich. To jest masoneria dla nieletnich. I ja pani powiem, pomagać to nie jest, trzeba samemu zrobić. Najlepiej, żeby to było wasze. Najlepiej, żeby była podpisana jakaś umowa. Bo to pomagać, to zaraz jak sobie jeden drugiemu będzie pomagał, to się pokłócą i lepiej robić interesy razem, niż sobie pomagać. Lepiej robić interesy, prawda? I myślę, że jeszcze tak powiem, że mówi pani, no to wtedy co to na to ludzie powiedzą, prawda? A co i tak ludzie mówią? Co i tak ludzie mówią, prawda? Co na Polskę ludzie mówią? My jesteśmy grzeczni, myśmy właśnie dali sobie zrobić wodę z mózgu, zostaliśmy wszyscy pacyfistami, gandystami, prawda? I co na nas na całym świecie wygadują, tak? Jakie kłamstwa? Słucham? Ja nie jestem pacyfistą.
No to chwała Bogu. No to punkt dla Pana. No to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No ale to, proszę Pana, no to, to Pan tutaj powinien rej wodzić właśnie. Tutaj powinniście... To jest taki piękny obiekt. W ogóle tu jest jakiś teren tam. Z tego parkingu można by wygospodarować jakiś kawałek, co? Może. Proszę Pana... Proszę Pana, ja nie wiem, czy oni wszyscy tam gdzieś na szczycie się spotykają na jednej czarnej mszy. Czy też jest u nich kilka może, jacyś są dysydenci, jacyś protestanci, nie wiem. I jest to dla mnie kwestia wtórna, prawda? Ja myślę, że... Ja myślę, że warto poznawać fakty, warto czytać o, nie wiem, iluminatach bawarskich w XVIII wieku, o węglarstwie europejskim, które popychało Polaków do kolejnych powstań w XIX wieku. Warto czytać o grupie Bilderbergu, o komisji trójstronnej, o rozmaitych tego typu ciałach i gremiach, których istnienie jest faktem. Natomiast nie ma co fiksować się na tym, że jeżeli my zidentyfikujemy wszystkich i posegregujemy tych kolesi, który do której grupy, a który do której komisji i którzy to są, wie pan, z Wielkiego Wschodu Francji, a którzy są Szkoci, że wtedy to coś nam rozwiąże. Prawda? Ponieważ to jest delikatna sprawa. Ja nie zniechęcam do tego, żeby się tym interesować. Natomiast zniechęcam do tego, żeby w tym pokładać wszelkie nadzieje. Prawda? Że jak my tę krzyżówkę rozwiążemy i wszystkich tutaj sobie już zmapujemy, to że wtedy nam z tego jakiegoś równania nam wyjdzie Polska. Prawda? Nie. Tak, owszem, no nie został przyjęty w ostatnich tygodniach na studia w Gdańsku młody człowiek, który odmówił złożenia podpisu pod ślubowaniem akademickim, mianowicie odmówił ślubowania na ideały demokracji i humanizmu, ponieważ jest monarchistą. Ja też jestem monarchistą i w związku z tym bardzo mnie tak zapałałem na odległość sympatią do tego człowieka, ale widać, że są jakieś ponadnarodowe normy, którym Polak musi się podporządkować, żeby mu w ogóle pozwolili żyć, żeby mu się pozwolili uczyć. I są reprezentantami tej normy, tymi mierniczymi wobec Polaków, są właśnie ludzie, którzy wstąpili na salony i zdaje się, że takie jest kryterium selekcji. Prawda? Bo zauważcie Państwo, jeżeli nie można zostać studentem wyższej uczelni w Gdańsku, jeżeli się nie powtarza mantry demokratycznej, humanistycznej, no to zapewne trudno jest zostać ministrem czy parlamentarzystą, jeżeli się zdradzi, że się w te ideały nie wierzy, że się do tego kościoła na te czarne msze nie chodzi. Prawda? To jest trudne. No tak ta elita się sama przestrzega czystości swoich szeregów. I teraz, proszę Państwa, jest, wydaje mi się, też takim płonnym marzeniem, mrzonką taka myśl, że wchodząc w te szeregi, no, że właśnie można przeciągnąć je na stronę sprawy polskiej. Mnie się zdaje... Mnie, no tak, taki walenrodyzm to byłby, prawda? No, ha, proszę pana, no mnie się zdaje, że trzeba zwierać własne szeregi. Że trzeba nie myśleć o już tyle, o nawracaniu tamtych biednych ludzi, bo naprawdę wydaje mi się, że kto na przykład nie zrozumiał, co jest grane w epoce zamachu smoleńskiego, no to jakże my możemy takich Polaków przekonać do Polski, jeśli oni nie zrozumieli w ciągu ostatniego 2,5 roku, że tutaj coś jest grane. Ja nie mówię, żeby zrozumieli, co jest grane, bo to może być trudno zrozumieć, ale żeby w ogóle do nich dotarło, że jest jakaś nieczysta gra się toczy. To w związku z tym, proszę Państwa, takie demokratyczne myślenie, że to trzeba właśnie większość jakąś skaptować, że trzeba większość przekonać i namówić.
Ja nie sądzę. Ja myślę, że dobre, ważne, piękne sprawy w życiu doczesnym nie są nigdy sprawą większości. I że w związku z tym takie myślenie o Polsce, że musi najpierw Rzesza być przekonana, żebyśmy potem demokratycznie tę Polskę przekonali i ona już będzie, prawda? Nie. Może kiedyś Rzesza pójdzie do Polski, tak? Będzie za Polską, ale najpierw ta Polska musi być. I otóż na to, żeby ona była, trzeba się jakoś, że tak powiem, zamachnąć, tak? Polska musi być obiektem zamachu stanu, tak? Oby tak było rzeczywiście, jak pan mówi. Ja jednak w takie popadłem obawy, że nam się w Polsce szykuje raczej powtórkę okrągłego stołu niż powtórkę rewolucji węgierskiej. I ja się lękam, żeby ta mobilizacja i ten wysiłek, który Polacy podjęli, żeby on nie został tej jesieni, zimy, wiosny rozmieniony na drobne przez dokooptowanie do tego zestawu postokrągłostołowego jakichś nowych twarzy, jakichś tam profesorów czy nowych fachowców, prawda? Tego się boję. Oczywiście, proszę pana, że z kim mają Polacy robić politykę niepodległościową, jak nie z Węgrami. Oczywiście, tradycje mamy tysiącletnie, mamy tradycje współpracy. Tak, współpracy i mój Boże, gdyby się dało jakąś wytworzyć synergię takiego wolnościowego zabiegania o stworzenie sobie możliwości istnienia po swojemu, gdyby to się dało stworzyć, to bylibyśmy potęgą. Bylibyśmy potęgą, bo wie pan co, nie trzeba właśnie tak demokratycznie tego wyliczać, że czy my jesteśmy za mali, czy my jesteśmy za duzi. Polska jest centralnym zagadnieniem w polityce światowej w dalszym ciągu. Polska jest tym elementem układanki, bez którego niczego się nie da ułożyć na dłuższą metę. No i dlatego to wobec Polski zostały podjęte takie nadzwyczajne kroki, które kulminowały zamachem smoleńskim, prawda? To jest dla nas komplement. Ja myślałem, że my już jesteśmy całkiem dorżnięci i całkiem wyczerpani, a tu taki nam złożyli komplement, że jednak coś znaczymy, skoro polskiego prezydenta trzeba normalnie wziąć i zamordować i razem jeszcze z nim kupę ludzi. To znaczy, że mamy jakieś znaczenie. Powinniśmy traktować ten horror jako komplement pod naszym adresem i w związku z tym nie rachować tak sił na zamiary, tylko po prostu iść po swoje, prawda? I w związku z tym nie powinniśmy dać się teraz właśnie na tym nowym zakręcie historycznym, w który już weszliśmy, nie powinniśmy sobie dać wmówić, że trzeba poprzestać na małym, że trzeba właśnie jakiś kolejny historyczny kompromis zawierać, bo to już akurat zostało przećwiczone, tak? Kompromis z Czesławem Kiszczakiem przyniósł właśnie to, co mamy, prawda? I jeśli ktoś myślał, że Czesława Kiszczaka przechytrzy, To się pomylił. A zatem, jeśli ktoś teraz na przykład sądzi, że można się na coś umówić, nie wiem, z Grzegorzem Schetyną czy Waldemarem Pawlakiem, to gratuluję dobrego samopoczucia w tych sprawach. No.